Dzień dobry, tu premierowy odcinek programu Bez Dubli, który możecie oglądać w każdy piątek na naszym Facebooku, Facebooku Fashion Post. Prowadzą go Maryna Tomaszewska. i Patryk Chilewicz. Maryna, do Polski wchodzi nowa sieć hamburgerowa. Cieszysz się z tego powodu? No, niespecjalnie, gdyż jestem wegetarianką od 23 lat, ale rozumiem, że niektórzy lubią No. wołowinę. Ja jako wielki fan wołowiny i pustych białych bułek jestem bardzo szczęśliwy. To jest szwedzka sieć Max i we wrześniu ma ruszyć pierwszy lokal, także ja już zacieram ręce. Wspaniale. A słuchaj, Mercedes założyła własną markę, kostiumy kąpielowe. W zeszłym tygodniu ogłosiła to na swoim Instagramie i jej marka, słuchajcie, przez 7 dni zdobyła 50 tysięcy followersów. No, Jessica ma taką magię przyciągania. Magię przyciągania trochę na większą skalę ma z kolei Anna Wintour, która ostatnio, pisaliśmy o tym na Fashion Post, przekazała swoje słynne okulary czarne Chanel na akcję charytatywną, która wspomaga profilaktykę wśród samobójstw wśród społeczności LGBTQ. Super! Super, super, jesteśmy absolutnie fanami takich akcji. Doda ostatnio była sanitariuszką i prowadziła, słuchajcie, karetkę pogotowia. Ciekawe jesteśmy, czy to też jest jakaś akcja społeczna. O tym opowie nam nasz dzisiejszy gość, Piotr Grabarczyk, autor bloga grabari.pl oraz dziennikarz Wirtualnej Polski, wielki fan Madonny. Dzień dobry. Piotrze, witamy Cię bardzo Cześć, Beata. serdecznie w naszym Cześć. pierwszym odcinku. Powiedz, co to była za akcja? To nie była akcja charytatywna, to była akcja autopromocyjna, jak to w przypadku Dody często bywa. Doda teraz jest aktorką, gra w serialu Daleko od Noszy. No i gra tam właśnie taką zwariowaną sanitariuszkę, kierowcę karetki. No i na press junket serialu wjechała tą karetką. No i pomyślałem, dobra, jakby będziemy widzieli ten wjazd, ale ja chcę wiedzieć, co tam się będzie działo w środku. No więc zainstalowaliśmy kamerę. I mieliśmy taki podgląd na Dodę kierowcę. Jak można sobie wyobrazić, nie był to standardowy przejazd, mimo że tylko kilkaset metrów, to się działo. I jakim Doda jest kierowcą? Bardzo dobrym, zdecydowanym, jakby absolutnie tutaj nie daje sobie dmuchać w kaszę, jakieś, żeby ktoś ją wyprzedził, wymusił pierwszeństwo. Lecą niecenzuralne słowa czasami, ale po angielsku, więc nie ma zgorszenia na polskiej ulicy. No i super, mi trochę serce szybciej biło, ale myślę, że gdybym miał taką karetką jeździć, to zawsze. Super. Piotrze, w naszym programie podsumowujemy tydzień. Co było dla Ciebie takim obciachem, najmniej fajną rzecz, która się wydarzyła w tym tygodniu? No to chyba taka najświeższa sprawa. Skandal Reserved, które zostało posądzone o to, że jedno ze zdjęć promocyjnych z lookbooka jest jakimś nawiązaniem, inspiracją nazizmem czy mundurem Hitlerjugend. No wiecie, jakby ja nie bronię nikomu, żeby miał takie skojarzenie. Wiadomo, to jest bardzo subiektywna sprawa, ale takie oskarżenia, że to było celowe, że to jakaś prowokacja albo taka próba gdzieś zdobycia tej publiczności neonazistowskiej, no to już trochę tłumaczy. Zgadzamy się z tym, a co Cię pozytywnie zaskoczyło w tym tygodniu? Martyna Wojciechowska na okładce Vivy. No my mamy mało takich fajnych okładek, którymi moglibyśmy się pochwalić za granicą. Myślę, że okładka z Martyną no zdecydowanie jest w czołówce w ogóle polskich okładek takich magazynów. No i wywiad. Ja nigdy nie wiedziałem, w czym tkwi sekret Martyny, dlaczego ona jest aż tak popularna. No to jest po prostu mądra babka i wywiady z nią to jest przyjemność, a myślę, że w ogóle lektura wywiadów z gwiazdami to rzadko sprawia przyjemność, a Martyna to jest taki zawsze pewny strzał. Ona jest taką naturalną cały czas osobą, mimo tych swoich programów, wielu projektów, tylu fanów, ona cały czas, prawda, taką naturalność się od niej czuje. Tak, no ona jest już w biznesie chyba 20 lat i wiadomo, ona bierze udział tak jak typowa gwiazda, celebrytka w sesjach zdjęciowych, kampaniach reklamowych, ale tam nie ma takiej właśnie krzty sztuczności. Wszystko jest takie naturalne i myślę, że dlatego ją kupują. No na jej Facebooku jest chyba milion lajków, więc to też jest taka już suma, Świadectwo. tak, jej popularności, tego, że ludzie po prostu wierzą. Super, bardzo, bardzo też lubimy Martynę Wojciechowską, a powiedz nam, ty jako specjalista od show biznesu, czy sam chciałbyś być gwiazdą? Wiecie co, myślę, że w momencie, kiedy dziennikarz zostaje gwiazdą, to już kończy się dziennikarstwo, po prostu. Nie, chciałbym być popularnym dziennikarzem, ale popularność w sensie zasięgu, czyli chciałbym, żeby moje materiały docierały do jak największej grupy ludzi. Jeżeli to ma zagwarantować jakąś popularność, to jestem za, ale gwiazda ścianki, nie, to myślę, że dla dziennikarzy to jest obciach. Przy swoim programie Gwiazdy na robocie masz takie fajne sytuacje. Ostatnio siedziałeś niedawno w Milionerach.
Tak. Wprawdzie to było tylko do reklamy odcinka, Aha. ale no powiem wam, że jakby Jak siedzenie na to tym. jest? Tak, siedzenie na tym fotelu, Hubert naprzeciwko, który bardzo wczuł się w rolę, no to udzielają się emocje i mogę sobie tylko wyobrazić, jaki stres to jest dla prawdziwych uczestników. No i tak trochę to rozbudziło mój apetyt, żeby może się zgłosić kiedyś, chociaż. Aha, chciałbyś wygrać milion? No, kto by nie chciał, I ale. Na co kasa poszłaby? No jak każdy prawdziwy Polak, słuchaj, mieszkanie, samochód, jakieś takie standardowe sprawy. Tak myślę, nie wiem. Jest dużo pytań z takich z Pudelka ostatnio w Milionerach, więc to tak trochę rozbudza, wiesz, chęć, żeby się w tym sprawdzić, bo nasza tematyka. Okej, słuchaj, my też mamy jedno pytanie dzisiaj na Fashion Post, mamy sondę wielkanocną. Co było pierwsze, jajko czy kura? Około 3000 osób już wzięło w niej udział. Na rzecz kury 52%. Co ty na ten temat sądzisz? To jest pytanie, które wydaje się zabawne, ale jak człowiek nad nim tak myśli, to naprawdę tak trochę jebanie. No ja myślę, że jednak jajko gdzieś tam wyskoczyło pierwsze. Nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale ja bym był jednak za jajkiem. Rozumiem, dobra. A teraz słuchaj, nasi czytelnicy również zadają ci pytania. Pytania niespodzianki, proszę. Ale może napij się najpierw wodę, bo to mogło być, wiesz, okay, już mi zaszło, pytania dosyć. Lekko gazowane, ładnie. Dobra. Ale rozumiem, że był jakiś, tak, była jakaś cenzura i filtr, czy nie? No, przekonasz się sam. Dobra. Czytaj. Co robisz, że jesteś taki przystojny? No słuchajcie, to jest jednak wiele godzin pracy, dużo tapety, dobrych filtrów. Teraz pewnie mnie nie widzicie z mojego ulubionego kadru, więc może autorka pytania zrewidować swój pogląd na ten temat. Dobra, jeszcze jedno, tak? Tak, tak. Okay. No to stresujące trochę jest opowiadać o sobie. Z którą gwiazdą masz najbardziej na pieńku? O, a to jest trudne pytanie bardzo, bo... Bo z wieloma masz? Czy... Z wieloma. Albo jesteś tak sympatyczny, że żadną. Nie, wydaje mi się, że tak na pieńku nie. Na pewno są jakieś takie sytuacje stykowe, gdzie się kłócimy. Ostatnio miałem taką dosyć nerwową sytuację z Weroniką Rosati na jednym z eventów, ale myślę, że ostatecznie skończyło się wywiadem. Mam nadzieję, że będą kolejne. Nie wiem, czy jest ktoś taki, kto mnie, nie wiem, omija. A co gwiazdy najbardziej denerwuje, czy dlaczego one, nie wiem, obrażają się, może od tej strony? No oczywiście obrażają się za to, jeżeli coś jest nie po ich myśli, ktoś nie napisze o nich pozytywnie, bo polskie gwiazdy nie mają takiego dystansu do jakiejś krytyki, nawet konstruktywnej, bo nie mówimy tu oczywiście o hejcie. No jakieś pytania o życie prywatne. Też zależy, bo jeżeli ktoś bardzo mocno o tym opowiada, no to ja nie mam oporów, żeby zapytać. Jeżeli ktoś strzeże swojej prywatności, nie wiem, rozmawialiśmy o Martynie Wojciechowskiej, no bym nie zapytał jej o nic tak bardzo prywatnego. No ale już kogoś, kto lubi się tym pochwalić, to czemu nie? A mimo tego te reakcje są takie, wiesz, ścinają odpowiedź jednym słowem, czyli coś, co no, my dziennikarze sami wiecie, nienawidzimy tego po prostu. Skoro mówimy już o pochwałach, czas na ostatnią część naszego programu, czyli Hyde Park. Masz 10 sekund do kamery, możesz zrobić, zaśpiewać, zatańczyć, co chcesz. Nie, zaczynaj. Śpiewać nie będę, ale może wykorzystując to, że już są niebawem święta, to mam taki apel, myślę, że to w imieniu wszystkich, do ludzi, którzy wiszą pieniądze, oddawajcie. Mam nadzieję, że teraz się poczułem w obowiązku. Przyłączymy się do apelu Piotra, oddajcie mu pieniądze. Tak. Jak najszybciej. Dziękujemy, to wszystko na dzisiaj, do zobaczenia za tydzień na naszym facebookowym profilu. Dziękujemy. Prowadzili program Maryna Tomaszewska i Patryk Hilewicz. Do zobaczenia. Do zobaczenia.